Rotacja. Rola. Rak. Rem. Rewerencja. Ryba. Rumak. Rekin. Rama. Rekonesans. Rezerwa. Ryba. Ryczka. Rabarbar. Rumiana. Roślina. Radio. Włącz i słuchaj. Radio Afera. Radio Politechniki Poznańskiej. Szczegóły na www.afera.com.pl. Z nami już w studiu jest Łukasz Janowski i Adam Nowak. Cześć chłopaki. Cześć. Trochę bliżej do mikrofonu, żeby nas było dobrze słychać. Tajemniczy goście są związani z wydarzeniem RoboDay, które to będzie miało miejsce 6 czerwca tego roku przy Politechnice Poznańskiej. I chłopaki, mam nadzieję, że nam opowiedzą parę ciekawostek, jak ten dzień ma wyglądać. Może zaczniemy od tego, że główną atrakcją jest wyścig robotów typu Line Follower. I teraz wytłumaczcie, co to jest za robot. Okej, okay, no, zasada działania jest bardzo prosta, przynajmniej do opisania. Jest to najzwyczajniej w świecie robot, który podąża za czarną linią na białym tle. Tak też jest skonstruowana trasa. Chociaż jeszcze nie wiemy, jak ta finałowa piątkowa będzie wyglądała. Przygotowanie takich robotów jest w zasadzie dosyć schematyczne, bo wiadomo, jak to trzeba zrobić, że robot musi odczytywać jakiś stan nawierzchni, która się przed nim czy pod nim znajduje i na podstawie tego poruszać w odpowiednim kierunku, ale każda grupa jakiś miała swój sposób na zrealizowanie tego przekazu i na zrealizowanie jakby całej konstrukcji. Właśnie cała grupa, bo wy jesteście studentami drugiego roku informatyki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej i teraz jesteście organizatorami, ale też studentami, którzy muszą wykonać te roboty i poprowadzić je po tej czarnej linii w ramach zaliczenia przedmiotu. Powiedzcie mi dokładnie, kiedy zaczęło się już przygotowywanie tego wszystkiego? Około 2 miesiące temu zaczęliśmy przygotowania do RoboDay. Zaczęliśmy tworzyć drużyny około 7-osobowe i w tych drużynach 7-osobowych musieliśmy gromadzić sprzęt elektroniczny potrzebny do zbudowania robota, musieliśmy wytrawić płytkę, na której mogliśmy umieścić elektroniczne elementy. Potem trzeba było stworzyć algorytm, który pozwoli na podążanie robota za linią. A te roboty to są duże czy małe? Ograniczeni jesteśmy rozmiarami kartki A4. Czyli jest ograniczenie. W zasadzie tyle. A wasze prace przebiegały na uczelni, czy też w domach mogliście część pracy wykonać? To zależności... Czy to jest specjalistyczny sprzęt potrzebny bardzo? Nie, właśnie założenie jest takie, żeby robota dało się zrobić w zasadzie w warunkach domowych. Specjalistyczny sprzęt wiadomo pomaga, można korzystać z laboratoriów Politechniki Poznańskiej na przykład, gdzie on jest udostępniony, ale tak na dobrą sprawę potrzebujemy lutownicy i prostych jakichś elementów. I sprawny umysł. Tak, które można nabyć w każdym sklepie elektronicznym. Jesteśmy też ograniczeni budżetem, który nie może przekroczyć 30 zł, tak? Na członka drużyny, więc jest to właśnie z założenia robot, którego możemy zrobić z części, które gdzieś znaleźliśmy, dokupujemy takie, których może nie mamy, jakieś mikrokontrolery. To gdzieś znaleźliśmy, to zabrzmiało fajnie, tak. Jakbyście tam musieli po jakichś śmietnikach szukać. Może są takie śmietniki ze sprzętem, znaczy są takie śmietniki ze sprzętem elektronicznym, czy tam coś. Pewnie jest jakaś grupa ludzi, którzy zajmuje się budowaniem robotów z tego typu odpadków, ale jeszcze powiedzcie mi, jaki to jest przedmiot, w ramach którego zaliczacie, macie takie zadanie? Jest to przedmiot architektura systemów komputerowych, prowadzona przez doktora inżyniera Rafała Klausa. I no to jest właśnie jakby główne zadanie tego przedmiotu. Da się nie zaliczyć? Nie wiemy. Jeszcze nie wiemy przynajmniej. Znaczy generalnie całość to jest taka fajna zabawa, więc samo zaliczenie to jest, że tak powiem, na... z boku trochę stoi, bo w momencie, kiedy zaczynamy to robić, to faktycznie jest trochę stresu, czy uda się to wykonać. Faktycznie jest takie zadanie, którego nie mieliśmy przed sobą wcześniej postawione, bo to jest taki kompleksowy projekt od mechaniki, od projektowania poprzez elektronikę i dopiero programowanie, czym niby mamy się zajmować w przyszłości jako stricte informatycy. A że tak powiem, w momencie, kiedy zaczynamy te prace, no to jakoś ten stres ucieka, bo zaczyna się to robić naprawdę fajne i no i wkręcamy się po prostu. Super. To, co się ale dzieje. Zaczynając studia, nie mieliście pojęcia, że będzie przed wami takie wyzwanie. Pewnie się tym nie interesowaliście, co tam w programie piszą. Niespecjalnie. Nie mieliśmy okay. pojęcia. Czyli rozpoczął się semestr i dopiero wtedy się dowiedzieliście, czy prace ruszyły natychmiast, czy jednak po studencku? Raczej po studencku. No wszystko jest czas, prawda? Okej, okay, o szczegółach imprezy powiemy już za momencik. Panie inżynierze, a na tej Politechnice to da się włączyć jakieś radio? Się wie, panie kierowniku, a u nas działa tylko jedno radio, szefie. Radio Afera. Radio Afera z
Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. 20 minut po godzinie 18. Studencki patrol Radia Afera. Z nami w studiu Łukasz Jankowski, Adam Nowak, studenci informatyki drugiego roku, którzy opowiadają nam o Robo Day, który będzie miał miejsce 6 czerwca. Tak, jest ten piąteczek. 6 czerwca, w ten piątek, już niedługo, za 2 dni, a to jeszcze po drodze Juvenalia są, to mam nadzieję, że wam publiki nie odbiorą. Ale to wszystko będzie zaczynało się od godziny 11.45 do godziny 15.05. Bardzo fajnie, takie nietypowe godziny tego tak, wszystkiego. Tak, wszyscy się zdążą wyspać. Tak, i teraz prośba do was, żebyście powiedzieli, bo program jest bardzo naszpikowany różnymi atrakcjami, żebyście powiedzieli pokrótce, co tu będzie miało miejsce. Okej, okay, o 11.45 odbędzie się otwarcie uroczyste Robo Day. Z racji tego, że zaprosiliśmy szkoły gimnazjalne i licealne, chcemy... Właśnie, bo to jest ważne, żeby powiedzieć, że można przyjść, pooglądać. A każdy z zewnątrz może przyjść? Tak. Tak, super. Mhm. Potem odbędzie się krótka prelekcja na temat budowy robota podążającego za linią. Mhm. Potem o godzinie 12.15 odbędzie się prelekcja o drukarkach 3D, przygotowana przez inżyniera Przemysława Wrzesińskiego. Mhm. On tajemniczy, on opowie troszkę o tym, drukarkach 3D, o tym, jak są zbudowane, co robią i tak dalej. Od godziny 12.30 będą się odbywać eliminacje. To znaczy, stworzyliśmy trasę, na której będą odbywały się eliminacje. Najlepsze drużyny przejdą do finału, który odbędzie się o godzinie 14. Eliminacje to już będą te roboty podążać za liną. Tak, wzdłuż tak. linii. Znaczy, mieliśmy, że tak powiem, jeszcze wstępne zaliczenie w poniedziałek, czyli, że tak powiem, zaliczenie dla samego przedmiotu. Mhm. Miało to na względzie właśnie też to, żebyśmy byli wcześniej przygotowani i pewni, że te roboty pojadą. Oczywiście. W tym momencie możemy udoskonalać kod, w zasadzie oprogramowanie, bo dużo więcej czysta zabawa zostanie. Tak, więcej się nie da zrobić. Mhm. Chodzi o to, żeby się przygotować. I co dalej w programie? Równolegle z eliminacjami będą laboratoria w sali dla uczniów. Tak, dla uczniów gimnazjalnych. I one są również przez nas przygotowane, czyli podobne trochę do zajęć, które my mieliśmy. Nasze zajęcia też polegały bardzo mocno na takich ciekawych rzeczach w zasadzie. Pisaliśmy programy na architekturach, które już są nieużywane w zasadzie, bo to są wszystko stare tak naprawdę układy, ale bardzo fajnie na nich widać te podstawy informatyki i to jest na pewno bardzo ciekawe dla dzieciaków, zwłaszcza jeśli oni przyjadą dla mnie też. Tak, no właśnie. Zwłaszcza jeśli ci, którzy przyjadą, będą pewnie z jakichś matematyczno-fizycznych kierunków. No i o 12.45 z tego, co tutaj widzę, mamy pokaz drukarek 3D. No, w ogóle drukarki 3D to jest silny punkt chyba tego wszystkiego, bo tak chwytliwy i najbardziej popularny. Mhm, dalej? Później również prezentacja o tym, jak się studiuje na Politechnice Poznańskiej. Mała reklama. Tak, krótka reklama. Tak, naszego instytutu. Potem prelekcja o robocie pirotechnicznym i ogłoszenie wyników eliminacji. A o godzinie 14.40 tak zostanie... Wielki finał. Tak, wielki finał. Też prelekcja o nauczaniu kreatywności przez doktora inżyniera Rafała Klausa i ogłoszenie wyników, rozdanie nagród. Właśnie, nagrody. Jakie to mogą być nagrody? Coś wiecie na ten temat? Z czego się spodziewacie? Jakieś przecieki z poprzedniego roku? Nie chciałbym, z racji tego, że ja wiem, to jest niespodzianka, chciałbym. Oczywiście, to nie będziemy zdradzać. Ale to też na plus dla tego programu, że on trwa w sumie od godziny, zaokrąglając, od godziny 12 do 15, dużo rzeczy trwających, na przykład prelekcja po 10 minut, czyli to nie będzie takie męczące. Bardzo przyjemne, bo często wykłady mają to do siebie, że przez pierwsze pół godziny owszem ciekawie, ale kolejna godzina to już... Zwłaszcza, że zapraszamy parę grup młodzieży, no trudno by się dziwić. Sam sobie bym się nie dziwił, jeżeli mi się mógł trochę znudzić. A to wszystko jest takie skondensowane, krótkie, w zasadzie podobne jak sam przedmiot, na którym faktycznie się dzieje coś. To podsumowując, zapraszamy wszystkich. Tak jest, bardzo w piątek, serdecznie. 6 czerwca, 11.45, otwarcie Robo Day. Do 15 wyrobimy się ze wszystkim, a będzie tego naprawdę sporo. Zapraszamy, by sala numer 1 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, ulica Piotrowo 2, 11.45, Robo Day. Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi byli studenci drugiego roku, którzy pewnie zajmą pierwsze miejsce, tak sobie myślę. W różnych drużynach jesteśmy. czyli egzekwo. Łukasz Jankowski, Adam Nowak, bardzo dziękujemy. A wy zostańcie z nami jeszcze za moment rozwiązania konkursu.
Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. All right, how do you read me now? Over.